Cześć wszystkim! Znowu Point 7. Dalszy ciąg Pirates of Eternity. Dodatek Biała Marchia. Ale coś nie powiesz. Dobra. W każdym razie, no jak widzicie, zapewne troszkę się różni stan od tego, co zakończyłem w poprzednim odcinku. A to ponieważ miałem już dość tych cholernych pułapek w tym chędożonym podziemiu. Więc cofnąłem się po Jilly. Wymieniłem ją za matkę. Ponieważ nasza barbarzynka w tym momencie zadaje całkiem sporo obrażeń obszarowych, więc na razie obędziemy się bez matki. Później pewnie ją weźmiemy. Myślę, że kiedy zakończymy quest z tą bronią, ze stokiem. Okej, dam jej jakiś ekwipunek. Dam ją tej jej zbroją. Ale ona nie jest zbyt fajna. Może zobaczmy, czy mamy jakąś średnią zbroją, która by się dla niej nadawała. Nie. Obrona zamięć. To jest ciężka. Nie, to jest średnia. Solidna jakość. Czy mamy jakąś znakomitą zbroję? Wygląda na to, że nie za bardzo. Solidną. Okej. To też jest solidna. Ja, jej zbroja również jest solidna, więc możemy ją ulepszyć do znakomitej. Tak, po niewielkim koszcie. Upgrade do mistrzowskiej już wymaga adrowej smoczej łuski, więc nie chcemy tego robić. Mamy tylko dwie. Tak, mamy jeszcze łuska smoka bagiennego. O, okej, to coś nowego. Dobra, to upgrade'nijmy szybko do znakomitej jakości. Możemy coś jej dać. Moglibyśmy, ale w sumie nie musimy. Dobra. I dobra. Cofnąłem się do... Nie tutaj. Do rdzawego lasu, do tego obozowiska, w którym mistrz zabił swojego ucznia. Znalazłem tam oto coś takiego. Postrzępiona mapa wskazywała takie miejsce. Przeszukałem właśnie całe, jak to się nazywało, rdzawy las oraz długie wodospady. Nie było takiego miejsca, okazało się, że w baterii Durgana. Znajduje się takie same miejsce jak na tej mapie. Jeszcze pokażę raz dla porównania. Mamy generalnie dwie ścieżki, lasek, kamienie i X. No i to odpowiada właśnie temu miejscu, niedaleko tej chatki. Okazuje się, że tutaj jest ukryte miejsce, którego również potrzebujemy łotrzyka, żeby odblokować. I znajdujemy tutaj... Voila! Grimoire. Okej? Zobaczmy, co w nim mamy. Niewiele ciekawego. Większość z tych rzeczy już mamy, co? Możemy pouczyć się jakichś starszych rzeczy. Zastrzyk. Maksymalna wytrzymałość plus 50, maksymalne zdrowie plus 50. Czemu by nie? Ile mamy pieniążków? 18 tysięcy, aczkolwiek mamy jeszcze dużo złota w złomie, który przechowujemy, więc możemy się nauczyć parę zaklęć. Odbicie magii. Czemu by nie? Lodowa kolumna. Czemu by nie? Brakuje nam trochę właśnie lodowych czarów, o czym się przekonałem, kiedy walczyłem ze smokiem. Więc dobra. Gorzka obrażenia zimną, unieruchomienie. Okej. Okay. Cień, ogień, coś tam, obrażenie od zimna, przemieszczenie, ogłuszenie, dobra, nieważne, śmiercionośny promień, obrażenia bazowe, narzuca ten sam efekt co wróg. Okej, okay, nie brzmi powalająco, ale dobra. Nauczmy się też tego, żeby mieć już z głowy. No i dobra. I mamy ten grimoire z głowy.
Dobra, to też... Będę mógł je posprzedawać. Przy najbliższej okazji. Dobra, czy coś chcemy ci zmienić? Zostawmy tą lodową kolumnę. Z tej bojowej mocy pewnie tak raczej nie będziemy korzystać. Efekt obszarowy, obszar działania, promień. Okej, brzmi fajnie. To może weźmy to. Krąg śmierci, dobra. Co to jest? Obrażenia zimną, unieruchomienie. Wiązka. Mamy już falę mrozu, więc nie potrzebujemy kolejnego zaklęcia na tym poziomie. Dobra, myślę, że na razie zostawię. Tak jak jest. Dobra, i w międzyczasie również Gilia awansowała poziom. Dostała wyrównanie jakby. Tak. Będę oszczędzał na więcej mechaniki. Okej, okay, dostała talent. Zdolność łotrzyka. Dwa razy na koordynację pozycji. Jednym szybkim ruchem zamienia się miejscami polskim celem. Czycielski cios raz na potyczkę. Łotrzyk celuje w czułe miejsce, obrażenie powodując osłabienie. Obrażenia plus 50%. Co to dawało? Żywica dwa razy na potyczkę. Cel ogłoszenie przez 5,5 sekundy. Okej, okay, brzmi fajnie. Uporczy w odwróceniu uwagi, kiedy łotrzyk jest współodpowiedzialny za flankowanie wroga. Dodatkowo jest po... wpływem rozkojarzenia. Okej, okay, nie mówi co to robi, ale okej. Okay. Raz na potyczkę użytkownik nie. Przerażający cios my. Szczycielski cios. Riposta my. Druzgocący cios. Okulawienie me. To co miałem wziąć? Ogłuszenie zawsze jest fajne, więc bardziej, że to jest dwa razy na potyczkę, więc myślę, że weźmiemy to. Okej, okay, dobra. I po takim przydługim wstępie wracamy z powrotem do piwnicy. Najpierw chatka, piwnica pewnie się troszkę dłużej będzie ładować, ponieważ to duża lokacja. Dobra, jesteśmy. Dobra, najpierw udajemy się do tej pracowni. Aż tam było parę rzeczy. Z pewnością ukrytych. Czekajcie chwilę. O tak, lepiej. Dobra. Dobra. O, wow! Ukryte coś. Kto by się spodziewał. Dobra, wyłączmy tryb szybki. Zmień sobie na łuk i idź przodem. Okej, okay, mamy. Hey there. Jakiś skarbiec wygląda na to. Trochę złota. Tutaj wytrychy. Okej, okay, więcej wytrychów. Na biurku rozrzucono stertę mechanicznych stawów. Pudełka starannie poukładano. Im niżej, tym bardziej wymyślnie na ich zamki. Na półkach leży kilka połamanych wytrychów. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Zwój bezsilności i więcej rzeczy. Okej, okay, to jakiś pancerz. O! Pas otomskiej kondycji. Kondycja plus 3. Bardzo fajnie. Nie mamy żadnych fajnych pasów. Więc na pewno nam się przyda. Komu możemy to dać? Tobie możemy dać. Tobie w sumie nie, bo powalenie całkiem się przydaje. Może wiedzieć co, może
Może dajmy to Gili. On, jej kondycja nie jest powalająca. Dobra, zobaczmy ile teraz ma życia. 198. Bach. 225. No, dużo lepiej. Dobra. Później znaleźlibyśmy klucz. Już przez przypadek już przeszedłem połowę tej podziemi. A potem przez przypadek wczytałem i nie zapisałem gry. Więc wiem, że później znajdujemy klucz do tej celi. Ale nie musimy tego robić. Skoro mamy łotrzyka. Okej, dobra. Paladinie. Czyń honory domu. Ha! Pieniądze albo życie, przyjacielu! Okej, dobra. Pieniądze albo życie, przyjacielu. Co proszę? Zgubiliśmy się troszkę, co? Na tej drodze trzeba płacić myto. 500 miedzianych? Miedzianych albo wydobyć ci nowe dziury w twarzy. Nie jesteśmy na drodze. Już po tobie. Dobra, powiem tak. Zapłać mi, to pokażę ci drogę do Kłodowa. Uczciwa wymiana, prawda? Przecież jesteś konstruktem. Co? To jakieś wyzwisko? Zaraz ci pokażę, jeśli nie oddasz mi swojej sakiewki. Jesteś w celi, rozejrzyj się dookoła. Trafił się prawdziwy myśliciel, co? Wszyscy jesteśmy uwięzieni w klatkach naszej własnej niegodziwości, tak? Nie chcę tego słuchać. Drzwi są tutaj, jesteś wolna. Hej, masz rację, otwarte na oścież. Ha, żegnaj nieznajomy, jestem wolna. Ups. Okej, nie chciałem tego dla niej. Okej, jest uszkodzony konstrukt. Ale raczej ten konstrukt już nie żyje. Okej, wiecie co? W poprzedniej grze sprowadzałem emocje, że dałem jej te pieniądze. Dałem jej te pieniądze, ale niczym ciekawym się to nie skończyło. Okej, mamy buty. Przyznaję promień bólu przy trafieniu krytykiem, raz na potyczkę, obrona przy odstąpieniu plus 15. Okej. To już również brzmi fajnie. Wstrząsający dotyk. Okej, weźmy to może. Ona ma dużo rzeczy z krytykami. A promień bólu, obrażenia miażdżone, 10. W sumie tyle. Tak? Okej. Mhm. And if I find something good, you can have half. Dzięki. Jesteś naprawdę dobromyślna. Dobra. No to tutaj skończyliśmy poprzedni odcinek. Spadajmy może, czy nie ma czegoś tutaj ciekawego. Pułapka. Okej, przy okazji jak będziemy rozbrajać pułapki, to... Zbranie pułapki nie powiadło się. Okej. Chciałem powiedzieć, że będziemy dostać doświadczenie, ale... No cóż. Dobra. Wiesz jak to się... Jak wiesz jak to działa? Idź przodem. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie okej. Właściwie ile potrzebuję, by rozbroić tą pułapkę? Jest jakaś informacja? Nie. Okej, dobra. No to... Chciałem tutaj przeciwników. Okej, już nas zauważyli. Dobra, strzelaj do nich. Ty, kula ognia. Wy poczekajcie tutaj. Ty też otwórz ogień. Okej. Dobra, spróbujmy powalić przynajmniej kilka. Dobra. Możemy zrobić tą lodową kolumnę. To powinno ich nie unieruchomić.
Dobra, spróbuj powalić ją zanim... zanim wybuchnie żywica. Spróbuj... ją ogłuszyć. Okej. Okay. Ty chodź tutaj, zacznijcie nawalać. Jo. Okej, dobra, nie zdążyliśmy. Czy ona wybucha? Nie wiem. Próbujmy ją powalić. Okej, dobra, udało się tego zabić. Okej. Niezłomny sporo oberwał, ale spoko, poradzi sobie. Puf, dobra. Sure. I dobra, Gili. Zwiedzaj dalej. Okej, kolejna pułapka. Mam nadzieję, że to przynajmniej uda się rozbroić. Świetnie i... Manecha awansowała poziom. Co jej możemy dać? Atletykę, przerwanie. Trzeba albo atletykę, albo przetrwanie chcielibyśmy jej dawać, więc na razie nic. Okej, okay. Co jej miałem dawać? Skiwanie gotowości weterana, my. Podstępny atak ucznia, my. Trzeba jej dać biegłość w broni, poszukiwacz przygód. Dałby jej to bonus do stoka. Chociaż pewnie potem by nie za bardzo jej się przydał. A styl walki... styl dwuręczny. Wrażenie plus 15%. Tu nie ma w sumie nic ciekawego za bardzo. W sumie dajmy jej bonus do stoka. Może się przyda do czegoś później. Kiścień, różdżka, łuk bojowy. Meh. Dobra. Tak nie zamierzam z niej korzystać dłużej. Zbyt długo niż będę potrzebował. Okej. Okay. Dobra. No właściwie doświadczenia, dostaliśmy 240 doświadczenia za pułapkę. Więc nierozbrajanie pułapek to duża strata punktów doświadczenia. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Kolejna pułapka. Nie powiodło się. Ile tobie właściwie brakuje do awansu? Dużo. Więc raczej prędko się nam nie uda ich rozbroić. Próbujemy, czy kiedyś się w końcu uda, czy nie. Raczej nie. No dobra. Mhm. No to przejdźmy obok. Hej. I'm here. Hey there. Coś tu mamy jeszcze? Just say the word. Nie. Yeah. Okej. Tylko zbroja kolejna. Okej, przesuńcie się trochę, zróbcie miejsce dla Edera. Ty go przewróć. Ładnie. Yeah. Głębokie rany na konstrukcie. Ta troszkę nie pasuje. Okej, co my tu mamy? Podniesione notatki z eksperymentu. Podniesiony pergamin znaleziony w przyłbicy konstruktu. Moje starania, by obdarzyć te stwory choćby dziecinnym poziomem inteligencji, nie powiodły się. Większość z nich nie jest w stanie utrzymać w ręku pióra, co dopiero pisać. Przez pewien czas sądziłem, że obiekt 63 może być przełomem, ale okazało się, po prostu powtarzał moje słowa bez zrozumienia. Za życia nie były zbyt oświecone osoby, a może po prostu ich esencja nie potrafi się uczyć.
Podam je sprawdzianowi bojowemu, ale i tutaj są do niczego, skoro nie potrafią myśleć. Diablica, rzecz jasna, drwi z nich okrutnie. Zupełnie jakby przechwalała się, że potrafi pokonać dzieci. Gdybym tak miał moje dawne urządzenia. Okej? Okay? Mhm. Ciekawe, kto to jest ta diablica. Czy to jest... nazwa jakaś własna? Imię? Czy to jest jakaś osoba? Tutaj mamy jakiś... dźwignię, otwiera na przejście nam tutaj, do tyłu. Dobra, zbadajmy to miejsce, zanim pójdziemy dalej. Nic ciekawego. Okej, zestaw obozowy, akurat nam tego potrzeba było. I klucz do warsztatu. Okej, przyda się. Notatka z eksperymentów. Pośpiesznie napisana notatka poplamiona jest kleksami. Nie zamierzam dłużej marnować czasu na te groteskowe podstrzywane truchła, poświęcam mnóstwo czasu na zniecenie najdrobniejszej iskry życia w gnijącym trupie, potem trzy razy tyle na naprawy. Dosłownie rozchodzę się w szwach. Ich widok na korytarzach napawa mnie obrzydzeniem. Nie zachowują w sobie nic z żywotności, intelektu czy koordynacji oryginału. Jedynie proste posłuszeństwo. Ciało zbyt słabo wiąże esencją. To już oczywiste. Nic dziwnego, że durnie z powrotnego brzegu odstąpili te żałosne egzemplarze, tak tanio. Madicio, co za smród. Okej. Okay. Czyli te konstrukty pochodzą z... albo przynajmniej część tych konstruktów może pochodzić z lecznicy. Po powrotnym brzegu. Okej, okay, ty się schowałeś za drzwiami, nie zauważyłem cię. Przejdź tutaj. Teraz będzie bitka. Dobra, zagrujmy go. 124, nie, tylko 12 punktów obrażeń. Okej, okay, dobra. Otwórzcie ogień. O, coś tu drży. Czego jedzie? Gnijący cielesny konstrukt. Muszę się tym zająć. Możemy na dobry początek rzucić mu kulę ognia. Ha, okej, dobra, nieważne. Dobra, rzućmy może krąg obronny. Intrus. Okej, może o tych właśnie tych gnijących konstruktach była mowa w tej... notatce. Okej, dobra. Ty rzuciłeś swoją rzecz, rzuć teraz błogosławieństwo. Ty czas barbarzyńcy na nim. Ty atakuj go, ty go spróbuj powalić. Eder, co ty robisz? Powal go. Proszę cię. Okej, wsiadłeś się naokoło, ale dobra. Ty sporo otrzymujesz, ale spoko. Dasz sobie radę. Okej, dobra. Chcieliśmy go drasnąć powaleniem, bo tak szybko wstał. Dobra. Tam jest jeszcze dwóch gości. Rzućmy najpierw nekrotyczną lancę. Redukcja obrażeń 16. Tak, teraz przydałoby się dostrojenie ciała. Ale możemy również rzucić odsłonięcie słabości, również podziała. Okej, dobra. Może trochę się schowaj. Staną do ciebie strzelać. Okej. Też strzelaj. Jest miecz. 52, ładnie. Okej. Podejdź tutaj, możesz ich przecież poświetlić. Dobra, ładne obrażenia.
Okej. Zajmijmy się jeszcze tylko tym gościem. No i świetnie. Okej, i odkupiciel Adweny awansował. Teraz musimy zabić 10 nośników dusz lub zabij 50 przeciwników. To na pewno dużo szybciej się wydarzy w tych podziemiach. Okej, przyznaję święta moc 3 razy przed odpoczynkiem. Moc plus 3, stanowczość plus 7. Brzmi spoko. Okej. I tak jeszcze pamiętam o używaniu takich rzeczy. Okej. Czy tutaj... Trochę złota, trochę wina. Uła! Okej. Szkoda, że nie zauważyłaś tego. Ale dobra. Tak, niezłomny dostał poparzenie. Ale dobra, żyje. Hey there. I'm just too good. It's a curse. Poleczcie się trochę szybko i zgarniemy ich tutaj. Dobra, cofnij się troszkę. Okej. Stawmy się ładnie. Okej, dobra. Zajmijmy się tymi zniekształconymi. Dobra, Eder, ty możesz zająć się teraz powaleniem tego niestabilnego. Dobra. Krytyczna lanca. Okej, dobra, paladyn ubił tego gościa, teraz zajmijmy się tym. Okej, uderzenie magii. Ładnie, kolejne. Okej, cios barbarzyńcy. Czy barbarzyński cios, okej. Dobra. Furia. Okej, ładnie. Może wiecie co? Może zostawcie to Ederowi. Chcemy, żeby jego miecz jak najszybciej awansował. Tak, możecie się cofnąć może. Że Eder złapie agro. Dobra. Spoko. Tutaj nic. Aj, dobra. Okej, fajnie. Tylko, że ostatnie pułapki nie udało ci się wykryć, ale spoko. Nieudane. Daj spokój. Nie po to cię brałem, żeby teraz nie udawało ci się rozbrać żadnej pułapki. Okej, co my tutaj mamy? Okej, to po prostu przejście do korytarza, do wejścia. Okej, dobra. Nareszcie jakieś rozbrojenia. Poziom trudności 12, poziom trudności 10. Okej, mam nadzieję wszystkie. Zobaczmy, co mamy tutaj. To wielkie urządzenie huczy od energii. Podchodząc na odległość kilku stóp, czujesz dziwne brzęczenie w zębach. Okej. Dobra. W następnym odcinku damy ten pokój tutaj. Pójdziemy tutaj, cokolwiek tam nie jest. Coś mi się wydaje, że tam musi być końcówka tego warsztatu i rozwiązanie tajemnicy całego miejsca. Więc zobaczymy. No i poza tym co? Jak już uporamy się z tym miejscem, musimy w końcu wrócić do krzepy i podawać te wszystkie zadania. Może nawet w następnym odcinku to się wydarzy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę.
Do usłyszenia. Cześć.